Bardzo serdecznie i gorąco witam wszystkich miłośników Pisma Świętego i tych zgromadzonych w murach zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zebrzydowskiej i tych, którzy będą słuchać dzisiejszego rozważania poprzez internet. Cieszę się, że znowu możemy wziąć do rąk Pismo Święte, badać jego prawdy, zbliżyć się do Boga, poznawać tą ścieżkę prowadzącą do zbawienia. A rozmawiamy na temat niezwykle intrygujący, bo dotyczący pieniędzy, a więc kwestia biblijnej instytucji dziesięciny. Będziemy dzisiaj czytali dalsze teksty biblijne związane z dziejami Izraela, Hebrajczyków jako narodu wybranego. Będziemy czytali pozostałe fragmenty Starego Testamentu, zbliżając się do Nowego Testamentu, które w jakiś sposób związane są z dziesięciną, wprost dotyczą dziesięciny lub mają w sobie zawartą jakąś ideę dziesięciny. I pierwszą taką historią, którą chciałbym razem z wami przeczytać, to jest historia Eliasza i wdowy Sarepty w czasach panowania w Izraelu króla Achaba. Wiemy, że król Achab panował od 873 do 853 roku przed naszą erą. Król ten pod wpływem swojej małżonki popadł w zupełny kult Baala, odstąpił od Boga. Północne królestwo izraelskie nawiedziła klęska suszy i Bóg wysyła Eliasza do pewnej kobiety w Sarepcie. Otwórzmy pierwszą księgę królewską i tam w pierwszej księdze królewskiej popatrzmy na rozdział 17. I w rozdziale 17 przeczytamy sobie wersety od 1 po 16. Rozdział 17 od wersetu 1 po 16. Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: jako żyje Pan Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. I doszło go takie słowo Pana: odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana. Odszedłszy, zamieszkał nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę. Lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju. Baal był bogiem Fenicjan. Baal był bogiem urodzajów. Jemu to przypisywano deszcze, burze. I dlatego Bóg Jahwe, aby wykazać, że kult Baala jest bezpodstawny, doprowadził do tego, że przez 3,5 roku północne królestwo izraelskie nawiedziła zupełna susza, aby ludzie mogli się zreflektować i zrozumieć, że Baal jest zupełnie bezsilny. Czcimy Baala, Boga burzy, Boga urodzaju, Boga deszczu, a mamy 3,5 roku suszy, gdzie wszystko umiera. Eliasz przez ten czas przebywał nad potokiem Kerit. Był tam w sposób nadprzyrodzony żywiony przez kruki. Przynosiły mu, czytamy, chleb, mięso. Ale i tam po czasie dotarły skutki suszy. I wtedy czytamy, i wtedy doszło go takie słowo Pana: wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu, i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty. A gdy wchodził do bramy miasta,
Oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy: przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze za nią: przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała: jako żyje Pan, Bóg twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Na Boże polecenie prorok Eliasz przybywa do Sarepty, pewnej miejscowości położonej już na terenie Sydonu, Fenicji, nad wybrzeżem Morza Śródziemnego. Tam spotyka pewną kobietę, wdowę, która ma jednego syna. Oczywiście tam też skutki głodu dotarły i prosi ją o wodę i prosi ją o chleb. Ona mówi: mam ostatnią garsteczkę mąki. Razem z synem zrobimy z tego sobie placki i umrzemy, bo już nie mamy nic do jedzenia. Eliasz zachowuje się bardzo, bym powiedział, może nawet arogancko, ale w sensie pozytywnym, zaraz to wyjaśnię, bo mówi do niej tak. To jest 13 werset. Nie bój się, idź i zrób jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go. Dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. Moi drodzy, myślę, że gdybym ja się tam znalazł, to nie postąpiłbym tak. On mówi do tej kobiety: ty później zjesz, najpierw mnie nakarm. No tak to wygląda z tekstu. I tutaj można byłoby właśnie wyciągnąć to, że był taki może arogancki, ale nie była to arogancja, ponieważ czytając dalej tekst biblijny, on proponuje tej kobiecie, żeby najpierw jego nakarmiła, a potem nakarmi siebie i swojego syna, dając jej jednocześnie obietnicę, że Bóg zadba o jej potrzeby. Bo werset 14 mówi: gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela, mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Była to konkretna obietnica, że jeśli ona postawi na pierwszym miejscu dobro proroka, który reprezentuje prawdziwego Boga, wtedy nigdy nie zabraknie jej mąki i oliwy aż do końca suszy. Widzicie, ta historia nie jest bezpośrednio związana może z dziesięciną, ale zawiera pewne elementy, które odnajdujemy w rozważaniach dotyczących dziesięciny. Bo tu jest przedstawiona sprawa, że gdy postawisz na pierwszym miejscu interes dzieła Bożego, Bóg będzie ci błogosławił. Jak postąpiła ta kobieta? Dalszy tekst mówi: poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza. I mieli co jeść ona i on i jej rodzina dzień w dzień. Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Ona uwierzyła. Ona postawiła interes proroka Eliasza ponad swoje potrzeby. Dlatego Boża obietnica się wypełniła. Do końca 3,5-letniego okresu suszy nie brakło jej żywności.
oliwy, mąki, wody. Jeśli my stawiamy na pierwszym miejscu interes dzieła Bożego, Boga, misji ewangelizacji, również na tej płaszczyźnie finansowej, może nam się to, może to jest złe słowo, zwrócić, ale może to doprowadzić do tego, że otrzymamy od Boga błogosławieństwo. Chcę opowiedzieć wam pewną historię, która mi się przydarzyła wiele, wiele lat temu w Wałbrzychu, kiedy służyłem tam przez 8 lat. Prowadziłem prelekcje i wykłady ewangelizacyjne, na które przybywało wiele osób. Zauważyłem, że młodych ludzi interesowała tematyka związana z różnymi religiami świata w porównaniu oczywiście z zasadami Pisma Świętego. Dlatego postanowiłem w Wałbrzychu zorganizować na szeroką skalę publiczne prelekcje ewangelizacyjne właśnie dotyczące różnych religii świata, tych starożytnych, które już przeminęły i tych, które obecnie istnieją, i porównać je oczywiście z zasadami Pisma Świętego. Oczywiście trzeba było wydrukować afisze, trzeba było również wydrukować odpowiednią ilość ulotek, zaproszeń, żeby poinformować miasto i okolice o tych prelekcjach. Wobec tego zwróciłem się z prośbą do kierownictwa diecezji zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, prosząc o dofinansowanie tej akcji. Oczywiście diecezja mi odmówiła, ale dlatego, że ja już od dłuższego czasu, co roku, że tak powiem, otrzymywałem od diecezji dotacje na organizowanie takich prelekcji i wtedy właśnie powiedzieli mi bracie Szkopiński, tym razem nie dostaniesz pieniążków. Są inni pastorzy, którzy też muszą dostać dofinansowanie na swoją działalność. Dlatego no przykro nam, ale tym razem musimy zadbać też o innych. Nie możemy bez przerwy tylko ciebie finansować. Mimo tego się nie poddałem i czułem wewnętrznie, że muszę, koniecznie muszę te prelekcje zorganizować. Dlatego poprosiłem diecezję, aby mi wypłaciła 3 pensje naraz. Diecezja się zgodziła. Wypłacono mi 3 pensje naraz i ja za te 3 pensje opłaciłem druk afiszy i zaproszeń. Oczywiście przez 3 miesiące ja, moja małżonka i 2 małych dzieci w wieku około 6-5 lat, no nie mieliśmy środków do życia, tych pieniężnych środków do życia, płatniczych środków do życia. Postawiłem wszystko na jedną kartę, ale moi drodzy, zdarzyło się coś dziwnego. Ludzie przynosili nam jakieś warzywa, bo była to jesień, przynosili płody rolne, kartofle, buraki, ogórki. Mieliśmy też trochę zapasów w słoikach, jakoś prosperowaliśmy, ale pewnego dnia wybrałem się z moimi dziećmi i moją małżonką w środku dnia na spacer do pobliskiego parku lasu, bo to Wałbrzych, teren górzysty. Oczywiście mieszkaliśmy przy budynku kościelnym, przy sali modlitwy, na parterze, więc zawsze wychodząc z domu sprawdzaliśmy, czy wszystkie okna są zamknięte, no żeby po prostu ktoś nieproszony nie wtargnął do domu, bo w Wałbrzychu nas okradli i to 2 razy. No i moi drodzy, wracamy ze spaceru
I nagle własnym oczom nie wierzymy. W ostatnim pokoju mieszkalnym okna były otwarte na oścież. Jak to się stało, że ani ja, ani moja małżonka nie zauważyliśmy, chociaż sprawdzaliśmy to, że okno w ostatnim pokoju zostawiliśmy otwarte. Nie potrafiliśmy tego wytłumaczyć, no ale, prawda, byliśmy tym zdziwieni, zaszokowani, no i zdenerwowani, prawda, kto zawinił, że tak się stało. Ale w pewnym momencie nasz wzrok padł na podłogę. Na podłodze leżało jakieś zwiniątko owinięte w taką chusteczkę od nosa. Zaciekawiony pochyliłem się i podniosłem te zwiniątko. Rozwijam tą chusteczkę, a tam plik banknotów. Suma była tak duża, że przekraczała moje 3-miesięczne wynagrodzenie. Żyliśmy naprawdę normalnie. Niczego nam nie brakowało dzięki tym pieniążkom, które znaleźliśmy zawinięte w pokoju. Ale kto mógł pod naszą nieobecność te pieniążki wrzucić nam do pokoju zawinięte w chusteczkę? Musiałem chyba poczekać kilka lat. Pewnego razu prowadziłem razem z moim kolegą spotkania ewangelizacyjne, namiotowe w Dzierżoniowie. Niedaleko od Wałbrzycha się znajduje. I tam gościłem na obiedzie u pewnej naszej współwyznawczyni. Zgadałem się z nią i ona mi opowiedziała, że to ona te pieniążki wrzuciła. Otóż dostała jakiś spadek i chciała część pieniędzy poświęcić dla Boga na ewangelizację. Zastanawiała się, na co dać te pieniążki na dzieło Boże. Dowiedziała się, że Szkopiński w Wałbrzychu prowadzi bardzo intensywną ewangelizację, prowadzi bardzo ciekawe prelekcje, na które przybywa sporo osób, zwłaszcza młodzieży. I co się tknęło, żeby właśnie te pieniążki mi przekazać. Wtedy jeszcze chyba nie było telefonów. Ja chodziłem na pocztę, jeśli chciałem do kogoś zadzwonić. Ona przyjechała, nie umówiwszy się ze mną. Ja wyszedłem na spacer. Ona w tym czasie przybyła do mnie, ale nikogo w domu nie było. Wobec tego obeszła dom i od tyłu zobaczyła otwarte okno. Musiała wracać autobusem z powrotem do domu, do Dzierżoniowa. Nie wiedziała, kiedy wrócę. Wobec tego wzięła te pieniążki, zawinęła w chusteczkę od nosa i wrzuciła przez okno. Widzicie, tak Pan Bóg nam błogosławił. Mało tego, nie tylko wtedy otrzymaliśmy błogosławieństwo na bazie, na płaszczyźnie finansowej, że naprawdę no, dostatnio żyliśmy, bo była to większa suma niż te 3 pensje, ale moi drodzy, również olbrzymie błogosławieństwo duchowe. W wyniku tej ewangelizacji 12 przede wszystkim młodych osób opowiedziało się po stronie Chrystusa i zawarło z Nim przymierze poprzez chrzest. Pójdźmy teraz dalej. Kolejne teksty Starego Testamentu, które nawiązują do dziesięciny, zapisane są w Księdze Amosa, w 4 rozdziale i wersecie od 1 po 6. A więc otwieramy Księgę Amosa i tam w Księdze Amosa interesuje nas właśnie
rozdział 4, wersety od 1 po 6. Ten fragment Księgi Amosa dotyczy dziesięciny, a może inaczej powiem, wspomina dziesięcinę. Brzmi on następująco. Słuchajcie tego słowa, wy, krowy baszańskie, mieszkające na górze Samarii, które uciskacie biednych, gnębicie ubogich. Mówicie do swoich mężów, przynoście, a będziemy piły. Wszechmogący Pan przysiągł na swoją świętość. Zaprawdę oto idą na was dni, gdy was wywloką hakami, a wasze potomstwo wędkami rybackimi. I wychodzić będziecie przez wyłomy jedna za drugą i będziecie wyrzucone poza Hermon, mówi Pan. Przychodźcie do Betelu i grzeszcie, do Gilgalu i jeszcze mnóżcie grzech. Każdego ranka składajcie wasze ofiary, co trzeci dzień wasze dziesięciny. Wystarczy, tu się zatrzymajmy. Północne Królestwo Izraelskie ze stolicą w Samarii odpadło od Boga. Popadło w zupełne bałwochwalstwo. Prorok Amos działał mniej więcej od około 767 do 753 roku przed naszą erą. On, widząc zepsucie w Samarii, w Izraelu, zapowiadał w imieniu Boga, że przyjdzie czas, kiedy mieszkańcy Samarii, ci, którzy przeżyją, zostaną zabrani do niewoli daleko poza Hermon. To proroctwo się wypełniło, kiedy w 722 roku przed naszą erą Asyryjczycy zdobyli Samarię i w ogóle zlikwidowali północne Królestwo Izraelskie. W każdym bądź razie w tej naganie wystosowanej tutaj do kobiet samaryjskich, do kobiet Izraela Północnego, jest wspomniana dziesięcina. Z jednej strony prowadziły one życie bezbożne, ale z drugiej strony oddawały dziesięcinę i to co trzeci dzień. No to są właśnie paradoksy. Nie wdając się w ocenę tego zachowania, chcę podkreślić, mimo zepsucia panującego w północnym Królestwie Izraelskim, mimo odstępstwa panującego w Samarii, dziesięcina była nadal praktykowana. Dziesięcinę oddawano. Kolejnym tekstem, który pragnę przeczytać i omówić, jest fragment drugiej księgi Kronik, rozdział 31. A więc bardzo proszę, otwórzmy drugą księgę Kronik, rozdział 31. Druga księga Kronik, rozdział 31. No, spory kawałek przeczytamy sobie od wersetu 3 po 21. Ten fragment dotyczy historii, która miała miejsce za czasów panowania króla Hiskiasza. Król Hiskiasz był monarchą południowego Królestwa Izraelskiego, czyli Judei, ze stolicą w Jerozolimie. Król Hiskiasz panował od około 728 do 699 roku przed naszą erą. No i w Biblii przedstawia się raczej jako postać pozytywna, wierna Bogu. Swoje wpadki miał, ale ogólnie pozostaje pozytywnym bohaterem, wiernym Bogu. Moi drodzy, i tutaj czytamy następujące słowa od 3 wersetu. Wyznaczył też król ze swojego majątku jako jego udział w ofiarach całopalnych. Ofiary całopalne i wieczorne, ofiary całopalne w sabaty,
na nów księżyca i święta uroczyste, jak to było przepisane w zakonie pańskim. Nakazał też ludowi mieszkańcom Jeruzalemu, aby oddawali część należną kapłanom i lewitom, ażeby i oni mogli dokładnie spełnić przepisy zakonu pańskiego. Myślę, że to wyrażenie część, chodzi tutaj właśnie o dziesięciny, z których, że tak powiem, duchowieństwo judzkie żyło. I dalej czytamy takie słowa. A gdy wieść o tym nakazie się rozpowszechniła, złożyli synowie izraelscy pierwociny zboża, moszczu, oliwy, miodu i wszelkich płodów rolnych i przynieśli obfite dziesięciny ze wszystkiego. Również synowie izraelscy i judejczycy, mieszkańcy miast judzkich, złożyli dziesięcinę z bydła i owiec oraz dziesięcinę z darów poświęconych Panu, ich Bogu, sprowadzili to i składali na stosy. Zaczęli składać w trzecim miesiącu, a zakończyli w siódmym miesiącu. Potem przyszedł Hiskiasz wraz z książętami, a zobaczywszy te stosy, błogosławili Pana i jego lud izraelski. Po czym Hiskiasz zapytał kapłanów i lewitów w sprawie tych stosów. Wtedy arcykapłan Azariasz z rodu Sadoka odpowiedział: odkąd zaczęto przynosić tę świętą daninę do świątyni pańskiej, najadaliśmy się dosyta, a jeszcze dużo pozostało, gdyż Pan pobłogosławił swojemu ludowi i stąd ta ogromna pozostałość. Więc Hiskiasz kazał przygotować przy świątyni pańskiej składnice, a gdy je przygotowali, wnosili tam uczciwie świętą daninę, czyli dziesięcinę i poświęcone dary, a dozór nad nimi zlecono lewicie Kononiaszowi, a jako zastępcy jego bratu Szimejemu. Jechiel zaś, Azaziasz, Nahat, Asael, Jerimot, Jozabad, Eliel, Ismachiasz, Mahat i Benajasz wyznaczeni byli nadzorcami pomagającymi Konaniaszowi i jego bratu Szimejemu zgodnie z postanowieniem króla Hiskiasza i Azariasza przełożonego świątyni Bożej. A Kore, syn Imny, Lewita, oddźwierny bramy wschodniej, został wyznaczony do nadzorowania dobrowolnych darów dla Boga, aby wydawać świętą daninę dla Pana i rzeczy najświętsze. Pod jego kierownictwem byli Eden, Miniamin, Jeszua, Szemajasz, Amariasz, Szechaniasz, którzy przebywali w miastach kapłańskich, aby uczciwie przydzielać zaopatrzenie swoim braciom według odpowiednich grup, zarówno wielkim jak małym. Niezależnie od ich rodowodu, mężczyznom od 3 lat wzwyż, wszystkim, którzy udawali się do świątyni pańskiej na codzienną służbę na swoim stanowisku według grupy, do której ktoś należał. U kapłanów wpisu do rodowodu dokonywano według rodzin, u lewitów zaś od 20 roku życia wzwyż, według sprawowanej przez nich czynności i według ich grup. A wpisu dokonywano wraz ze wszystkimi ich małymi dziećmi, z ich żonami, z ich synami i córkami, całą więc ich wspólnotę, gdyż mieli oni wiernie oddawać się świętej sprawie. Dla potomków Aarona zaś, dla kapłanów na obszarach pastwisk należących do ich miast, w każdym poszczególnym mieście byli imiennie wyznaczeni mężowie, aby przydzielali zaopatrzenie każdemu mężczyźnie spośród kapłanów oraz każdemu lewicie wpisanemu do rodowodów. Tak to urządził Hiskiasz w całej Judzie.
Czynił on to, co dobre, prawe i sprawiedliwe przed Panem jego Bogiem. Hiskiasz był królem wiernym Bogu. Postanowił dokonać daleko idących reform w swoim królestwie. Reformy dotyczyły również kwestii ofiarności, dziesięciny. Król dał przykład. Naród odpowiedział przychylnie. Judejczycy oddawali dziesięcinę, oddawali dary. Dzięki temu świątynia i cały kult prawdziwego Boga w sposób właściwy prosperował. Czytamy, że potem te dary, te dziesięciny były odpowiednio dzielone i w sposób zorganizowany przydzielane wszystkim lewitom i kapłanom. Gdyż lewici i kapłani żyli właśnie ze swojej służby w świątyni izraelskiej, no i ze służby na rzecz duchowego rozwoju Judejczyków. A więc tutaj mamy kolejne fragmenty, które wskazują, że na przestrzeni czasów, biegu historii, cały czas przewija się dziesięcina, która była praktykowana wśród ludu Bożego. W wyniku oczywiście swojej niewierności, tak jak północne Królestwo Izraelskie zostało rozbite przez Asyryjczyków, tak i Judejczycy zostali pokonani przez Babilończyków. Po niewoli babilońskiej Judejczycy powrócili do swojego kraju. Postanowili go odbudować. Królowie perscy byli przychylnie ustosunkowani wobec Judejczyków, wobec Żydów. Dlatego za ich pozwoleniem Judejczycy przystąpili do odbudowy swojego kraju, miast, wiosek, ale również stolicy Jerozolimy, no i świątyni jako centrum kultu prawdziwego Boga. Jednak Judejczycy napotkali podczas odbudowy świątyni i Jerozolimy na poważne trudności. Dlatego popadli w zniechęcenie i zaprzestali odbudowy. Chciałbym przeczytać pewien fragment właśnie Księgi Aggeusza. Otwieramy Księgę Aggeusza. I w Księdze Aggeusza interesuje nas rozdział pierwszy. Księga Aggeusza, rozdział pierwszy. Szukam Księgi Aggeusza, to jest jedna z ksiąg proroków mniejszych. Jest. I w Księdze Aggeusza czytamy takie słowa. Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Czytamy od wersetu 5. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry. Sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz to jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego, mówi Pan zastępów? Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, a wszystko, co ziemia, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk.
w wyniku opozycji Samarytan, w wyniku również pewnych problemów, które Samarytanie spowodowali na dworze perskim. Na pewien czas odbudowa świątyni została wstrzymana. Judejczycy popadli w zniechęcenie. Odsunęli kwestię dzieła Bożego na drugi plan. Zajęli się swoim własnym dobrem, swoimi interesami. Tak jak tutaj czytamy, dom Boży leżał w gruzach, a oni wszyscy gorliwie krzątali się wokół własnych domów. To spowodowało niezadowolenie Boże. Czytamy, że pracowali gorliwie, ale owoce ich pracy, efekty ich pracy były niewspółmiernie małe do wysiłku, jaki w tą pracę włożyli. Nie było urodzajów, ziemia nie wydawała obfitego plonu. Wszystko po prostu przebiegało bardzo opornie. W ten sposób Bóg chciał dać im do zrozumienia, że niewłaściwą decyzję podjęli, stawiając swój prywatny, doczesny interes wyżej nad sprawy dzieła Bożego. Prorok Ageusz apelował do Żydów, wzywając ich, aby postawili kwestię dzieła Bożego na pierwszym miejscu. No i rzeczywiście, w 3 miesiące później, po wystosowaniu tego apelu do Żydów, Żydzi zadbali o świątynię, przystąpili do odbudowy i odczuli wyraźną poprawę sytuacji materialnej. Właśnie w księdze Ageusza w 2 rozdziale od wersetu 15 czytamy takie słowa. Gdy już przystąpili do odbudowy świątyni, prorok w imieniu Boga do nich zwraca się tymi słowami. Otóż teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Zanim położono kamień na kamieniu w świątyni Pana, jak wam się powodziło? Gdy ktoś przyszedł do kupy zboża z 20 ef, było ich tylko 10. Gdy ktoś przyszedł do prasy winnej, aby naczerpać 50 wiader wina, było ich zaledwie 20. Smagałem posuchą, rdzą i gradem plony całej waszej pracy, a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Od 24 dnia 9 miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynię Pana, zważcie, czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu? I czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. A więc do momentu, kiedy nie pracowali przy odbudowie świątyni Bożej, odczuwali kryzys. Ale kiedy przystąpili do odbudowy świątyni Bożej, Bóg zapowiada im błogosławieństwa. Bóg zapowiada im dobrobyt. Dlatego, że postawili na pierwszym miejscu kwestię dzieła Bożego. No i chciałbym teraz przedstawić kolejne teksty wskazujące na odbudowę, wskazujące na instytucję dziesięciny po niewoli babilońskiej w czasach Nechemiasza. Nechemiasz był wysokim urzędnikiem na dworze króla perskiego Artakserksesa. Za jego zgodą przybył do Jerozolimy, do Judei, aby nadzorować odbudowę miasta, no i w ogóle państwowości judzkiej. Pierwsza kadencja pobytu Nechemiasza w Judei
trwała od 444 do 432 roku przed naszą erą. Przeczytajmy, co się wtedy wydarzyło w Judei, w Jerozolimie, kiedy Nehemiasz przybył z Persji do swojego ojczystego kraju. Otwieram księgę Nehemiasza, która znajduje się przed księgą psalmów. Otwieram 10 rozdział i przeczytam prawie cały rozdział, ale pominę tutaj wiele wersetów, gdzie wymienione są różne imiona Judejczyków biorących udział w tym wydarzeniu. Czytam 10 rozdział od wersetu 1. W związku z tym wszystkim zawieramy i spisujemy umowę, którą po opieczętowaniu podpisują nasi książęta, lewici i kapłani. Na opieczętowanym piśmie są podpisani namiestnik Nehemiasz, syn Hakaliasza i Sedekiasz. I potem następuje cały szereg wymienionych imion. I omijam ten fragmencik i czytam dalej. Przyłączają się do swoich braci, do swoich dostojników pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według zakonu Bożego, który został nadany za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego, i że będą przestrzegać i wypełniać wszystkie przykazania Pana Boga naszego, Jego prawa i przepisy. Że nie będziemy wydawali naszych córek za mąż za pogan tej ziemi, ani córek ich nie będziemy brali na żony dla naszych synów. A jeśli poganie tej ziemi będą wystawiali na sprzedaż towary i różnorodne zboże w dzień sabatu, nie będziemy go od nich kupować w sabat lub w dzień święta. Zrzekniemy się także plonu w każdym siódmym roku oraz długu od każdego dłużnika. Nakładamy także na siebie zobowiązanie, że rocznie będziemy dawać 1/3 sykla na służbę Bożą w domu Bożym, na chleby pokładne, na stałe ofiary z pokarmów, na stałe ofiary całopalne, na ofiary sabatowe, ofiary w dni nowiu i w święta uroczyste i na święta ucztowania, na ofiary przebłagalne za Izraela i na wszelkie roboty w świątyni naszego Boga. Następnie rozstrzygnęliśmy losem, my, kapłani, lewici i lud, sprawę dostawy drewna. Ma się je sprowadzać do domu naszego Boga rok w rok według naszych rodów w określonych terminach, aby utrzymać ogień na ołtarzu Pana Boga naszego zgodnie z przepisem zakonu. Ma się też sprowadzać do świątyni Pana rok w rok pierwociny naszej ziemi i pierwociny owocu każdego drzewa i pierworodnych z naszych synów oraz pierworodne z naszego bydła, zgodnie z przepisem zakonu, pierworodne z naszej rogacizny i z naszych owiec będziemy sprowadzać do domu naszego Boga dla kapłanów pełniących służbę w domu naszego Boga. Także najprzedniejsze nasze ciasta i nasze dostawy, najprzedniejszy owoc każdego drzewa i moszcz i oliwę będziemy sprowadzać dla kapłanów do składnic domu naszego Boga, a dziesięcinę z plonów naszej ziemi dla lewitów, a są to lewici, którzy ściągają dziesięcinę we wszystkich miejscowościach, gdzie uprawiamy pola. A podczas ściągania dziesięciny przez lewitów, kapłan z rodu Aaronowego będzie z lewitami. Dziesięcinę z tej dziesięciny sprowadzą lewici do domu naszego Boga, do składnic skarbca domu Bożego. Gdyż do tych składnic synowie izraelscy i lewici mają sprowadzać swoje dostawy ze zboża, z moszczu i oliwy. Tam też znajdują się przybory świątynne i pełniący służbę kapłani, oddźwierni i śpiewacy. Nie zaniedbamy domu naszego Boga. A więc
pod wpływem inspiracji Nehemiasza doszło do daleko posuniętych reform wśród Judejczyków. Zobowiązali się do wielu kwestii, ale wśród tych wielu, wielu zobowiązań czytamy również o dziesięcinie, o ofiarach na rzecz dzieła Bożego i o pierwocinach. Wszystkie one miały stanowić podstawę normalnego funkcjonowania kultu Bożego w Judei. Ten fragment, który przeczytałem, kończy się pięknym stwierdzeniem: nie zaniedbamy domu naszego Boga. Jak bardzo bym chciał, aby każdy oddany Bogu chrześcijanin tak właśnie myślał: nie zaniedbamy dzieła naszego Boga. Nie zaniedbamy misji, którą nam Bóg zlecił, wsparcia jej. Nie zaniedbamy Kościoła naszego Boga. Potem możemy przeczytać sobie jeszcze rozdział 12. I w rozdziale 12 przeczytam wersety od 44 po 47. W tym dniu ustanowiono też mężów dla dozorowania składnic z zapasami pochodzącymi z darów, pierwocin, dziesięcin, aby w nich gromadzono z miejskich posiadłości udziały prawem ustalone dla kapłanów i dla lewitów. Judejczycy bowiem byli radzi kapłanom i lewitom pełniącym służbę. Oni pełnili służbę Bożą i służbę oczyszczenia, jak również śpiewacy i odźwierni, zgodnie z zarządzeniem Dawida i jego syna Salomona. Gdyż już dawno w czasach Dawida i Asafa byli ustanowieni kierownicy śpiewaków oraz pień pochwalnych i dziękczynnych dla Boga, a cały Izrael w czasach Zerubabela i w czasach Nehemiasza dawał codziennie śpiewakom i odźwiernym udziały, a lewitom poświęcone dary. Lewici zaś dawali poświęcone dary synom Aaronowym. A więc popatrzcie, w czasach Nehemiasza naprawdę pod względem ofiarności na cel właściwego funkcjonowania dzieła Bożego Judejczycy stanęli na wysokim poziomie. Wszyscy ludzie, wszyscy Judejczycy, którzy byli, że tak powiem, zatrudnieni przy obsłudze świątyni i kulcie prawdziwego Boga, mieli zapewniony normalny byt, dzięki czemu ten cały system religijny ówczesnej Judei mógł właściwie funkcjonować. Czytamy, że z dziesięciny żyli kapłani, żyli też i lewici, ale nie tylko. Jest tu mowa o odźwiernych, o śpiewakach i o całej armii ludzi, która obsługiwała świątynię i kult w niej sprawowany. Na pewno też kapłani i lewici zajmowali się nauczaniem ludu. Nawet nie pełniąc w danym czasie dyżuru w świątyni Bożej, mieszkając w różnych częściach Judei, zajmowali się przecież nauczaniem oraz w jakimś sensie służbą sądowniczą na terenie całej Judei na rzecz ludu Bożego. Orzekali o różnych kwestiach dotyczących codziennego życia i problemów ludu Bożego. Wszyscy oni mieli zapewniony byt. Wszystko funkcjonowało w sposób właściwy. Ale po pewnym czasie Nehemiasz musiał po 12-letniej kadencji z powrotem powrócić na dwór perski króla Artakserksesa. Tam na dworze perskim przebywał przez nieznany nam okres czasu
I potem powrócił po raz drugi do Jerozolimy. Kiedy powrócił po raz drugi do Jerozolimy, moi drodzy, to, co zastał, przeraziło go niezmiernie. Wydawało się, że wszystko, co zostało osiągnięte w czasach pierwszej kadencji Nechemiasza, zostało totalnie zaprzepaszczone. Otwieram Księgę Nechemiasza, 13 rozdział, czytam od wersetu 4. A więc Nechemiasz wraca do Jerozolimy i co stwierdza? Czytam. Swojego czasu kapłan Eliaszib, ustanowiony nadzorcą nad komnatami domu naszego Boga, bliski krewny Tobiasza, urządził dla niego przestronną komnatę tam, gdzie przedtem przechowywano rzeczy potrzebne do ofiar z pokarmów, kadzidło, przybory, dziesięciny ze zboża, moszczu i oliwy, przypadające lewitom, śpiewakom i oddźwiernym oraz dary dla kapłanów. Gdy to się działo, mnie nie było w Jerozolimie, gdyż w 32 roku Artakserksesa, króla babilońskiego, wyruszyłem do króla. Po pewnym czasie wyprosiłem u króla zezwolenie na powrót. A gdy przybyłem do Jeruzalemu i dowiedziałem się o występku, jaki popełnił Eliaszib na korzyść Tobiasza, że urządził dla niego komnatę na dziedzińcu domu Bożego, oburzyło mnie to bardzo. Więc kazałem wyrzucić wszystkie sprzęty domowe Tobiasza z komnaty i kazałem oczyścić te komnaty i sprowadziłem tam z powrotem sprzęty domu Bożego, ofiarę z pokarmów i kadzidło. Dowiedziałem się także, że nie dostarczono lewitom ich udziałów, wobec czego lewici i śpiewacy przeznaczeni do pełnienia służby pouciekali, każdy do swojej posiadłości. Zgromiłem tedy zwierzchników i powiedziałem, dlaczego jest zaniedbany dom Boży. Potem zebrałem ich razem i postawiłem na ich stanowiskach. A wszyscy Judejczycy znieśli do składnic dziesięcinę, zboże, moszcz i oliwę. A dozór nad składnicami zleciłem kapłanowi Szelemiaszowi i pisarzowi Sadokowi oraz Pedajaszowi spośród lewitów. Do pomocy mieli Hanana, syna Zakura, syna Matatniasza. Oni bowiem uchodzili za rzetelnych. Do nich należało wydawanie udziałów ich braciom. A więc Nechemiasz powraca. W tym pomieszczeniu, które służyło jako składnica świętych darów, dziesięcin poświęconych Bogu, zamieszkał Tobiasz, który był jednym z zagorzałych wrogów Judejczyków. Oczywiście zamieszkał za przyzwoleniem kapłana Eliasziba. Nechemiasz go stamtąd usunął. Te pomieszczenia były poświęcone nie na dom mieszkalny, tylko jako składnice świętych darów. Nechemiasz, przerażony, stwierdził, że kult Boży został zaniedbany do tego stopnia, że tak jak tutaj czytamy, lewici i śpiewacy przeznaczeni do pełnienia służby pouciekali każdy do swojej posiadłości. Nie mając wynagrodzenia ze swojej służby świątynnej, ci ludzie musieli zadbać o swoje utrzymanie i o byt swoich rodzin. Musieli po prostu zaprzestać służby, a zająć się pracą zarobkową. Kult Boga popadł w ruinę. Nechemiasz wrócił, z powrotem odbudował to wszystko, z powrotem zaapelował, i oczywiście Judejczycy podjęli te wezwanie,
znowu powrócili do wierności w oddawaniu dziesięcin, darów, udziałów, które były podstawą właściwego funkcjonowania ówczesnego dzieła Bożego, świątyni pańskiej, kultu prawdziwego Boga Stworzyciela. I na dzisiaj ostatni fragment ze Starego Testamentu. Jest to Księga Malachiasza, ostatnia księga Starego Testamentu. I tam w Księdze Malachiasza pragnę przeczytać rozdział 3 od wersetu 7 po 12. Ale kilka słów wstępnych na temat Malachiasza. A więc wtedy, kiedy Nehemiasz po pierwszej 12-letniej swojej kadencji z powrotem wrócił na dwór króla perskiego Artakserksesa, kiedy Judejczycy, gdy zabrakło Nehemiasza, znowu przestali być wierni Bogu, no przynajmniej w tej kwestii ofiarności, pojawił się prorok Malachiasz, który pod nieobecność Nehemiasza, przed jego ponownym przybyciem, powrotem, wzywał Judejczyków do wierności wobec Boga, między innymi w kwestii dziesięciny. I w Księdze Malachiasza mamy przepiękny fragment dotyczący dziesięciny. W 3 rozdziale od wersetu 7 czytamy takie słowa, które kieruje Bóg przez usta Malachiasza do Żydów. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, wtedy i ja zwrócę się ku wam, mówi Pan zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy się nawrócić? Bóg wzywa Judejczyków do nawrócenia się. Judejczycy zadają pytanie, a w czym? Oni jakby nie widzą nieprawidłowości w swoim życiu i postępowaniu. Padają wtedy pytania ze strony Boga i proroka. Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? Judejczycy pytają, w czym, Boże, cię oszukaliśmy? I Bóg odpowiada, w dziesięcinach i daninach. W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy cały naród, mówi Bóg przez proroka do Judejczyków. Ale potem daje wspaniałą obietnicę tym, którzy zechcą być wierni wobec Boga w kwestii oddawania dziesięciny. Mówi tak. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne? Wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan zastępów. Inaczej mówiąc, Bóg obiecuje Judejczykom błogosławieństwa, jeśli będą wierni w kwestii oddawania dziesięciny. Jak wielkie błogosławieństwa by nas dotknęły, gdybyśmy byli wierni w oddawaniu dziesięciny. Jak wspaniale by się mógł rozwijać Boży Kościół na polskiej ziemi, gdybyśmy wszyscy byli wierni w oddawaniu dziesięciny. Na koniec
chcę opowiedzieć pewną bajkę. Był czas żniw. Rolnicy ciężko pracowali na swoich polach. Kosili zboże, młócili, prawda, ładowali. No, tłumacząc to na nasze współczesne czasy, byśmy powiedzieli, kombajnowali pola. Potem te kombajny przesypywały zboże do przyczep, które traktory potem ciągnęły do magazynów. Te zboże było ładowane w wory. To jest ciężka praca rolnika, chociaż dzisiaj bardzo zmechanizowana. I moi drodzy, Pan Bóg tak patrzył, jak rolnicy ciężko pracują. Bo powiem wam szczerze, troszeczkę liznąłem życia na wsi, pracy rolnika. I praca rolnika jest naprawdę ciężką pracą. Bardzo ciężką pracą. To jest ta grupa społeczeństwa, która szczególnie powinna być doceniona. No i Pan Bóg postanowił tam pójść do tych rolników, zszedł z nieba, przechadzał się po polach, no i zobaczył pewnego rolnika, który bardzo ciężko, uczciwie pracował w pocie czoła, akurat zbierał zboże. Podszedł Pan Bóg do tego rolnika. Dzień dobry Panie Boże, odpowiedział rolnik. Porozmawiali chwilę, a potem Pan Bóg mówi do tego rolnika. Słuchaj, co byś mi dał w ofierze, żeby mnie uczcić? W pierwszym odruchu swojego serca ten rolnik pomyślał, wszystko oddam Panu Bogu, całą tą przyczepę pełną zboża. Ale potem sobie pomyślał, no ale po co Panu Bogu cała przyczepa zboża? I pożałował. Ale sobie potem pomyślał, no to oddam Panu Bogu cały worek zboża. Ale pomyślał sobie, no ale no to będę miał o jeden worek mniej. Po co Panu Bogu worek zboża? I pożałował. W końcu zdecydował się i postanowił oddać Panu Bogu jako wyraz czci, wdzięczności, jedno ziarnko zboża. I ten rolnik wziął to ziarnko zboża i Bóg wystawił rękę. Rolnik położył to ziarnko zboża na jego dłoń i powiedział, to jest Boże dla ciebie ode mnie, ze szczerego serca. Pan Bóg podziękował i powiedział do rolnika, a teraz ja oddam ci szczerze według mego serca. I oddał rolnikowi to ziarenko zboża. Rolnik wziął te ziarenko zboża, przyjrzał mu się, a ono było ze szczerego złota. A w międzyczasie Pan Bóg odszedł. Gdy rolnik zobaczył, że Bóg oddał mu błogosławieństwo w postaci tego ziarnka zboża zamienionego w szczerozłote ziarnko, złapał się za głowę zrozpaczony i pomyślał sobie, co ja zrobiłem? Czemu ja Bogu nie oddałem przynajmniej tego worka zboża? Widzicie, tak to nieraz jest w naszym życiu. Gdy oddajemy ze szczerego serca Bogu dary, ofiary i dziesięcinę.
możemy ze szczerego serca od Boga otrzymać olbrzymie błogosławieństwo z tym związane. Skończyliśmy rozważanie dotyczące dziesięciny w Starym Testamencie. Omówiłem wszystkie teksty Starego Testamentu, w których jest mowa o dziesięcinie. Od następnego razu będziemy studiowali Nowy Testament i na bazie Nowego Testamentu będziemy rozważali kwestię dziesięciny w czasach Chrystusa, a potem Kościoła Apostolskiego, w nauczaniu Chrystusa i w katechezie apostołów. Nawet nie wiecie, jak wiele jest treści związanych z dziesięciną właśnie w Nowym Testamencie, ale to następnym razem. Dziękuję wszystkim za uwagę. Przypominam, że osoby, które chciałyby otrzymać wydruk materiału z dzisiejszego spotkania, gdzie przedstawione są te teksty i treści, które dzisiaj rozważaliśmy, mogą poprosić drogą elektroniczną Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zebrzydowskiej i te materiały poprzez internet, te wydruki drogą mailową otrzymają. Dziękuję wszystkim za uwagę, a Bogu niech będzie cześć i chwała za Jego dobroć, odkupienie i wspaniałą perspektywę życia wiecznego na nowej ziemi. Amen.